Czy w 2024 roku można powiedzieć coś nowego o newsletterach? Można i całkiem sporo takich rzeczy powie nam Patrycja Nieświec, która w idron e zawodowo zajmuje się sukcesem klienta, m.in. z wykorzystaniem e-mail marketingu. Cześć! Patrycja, zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jako ekspertka, czy działając w e-commerce warto wysyłać newslettery i dlaczego? Jeszcze jak. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że aż 97% internautów korzysta z maila. Jest to więc skuteczny kanał komunikacji bezpośredniej, do tego możliwy do segmentacji, a co za tym idzie również personalizacji. Natomiast jeśli te argumenty jeszcze wystarczająco do Ciebie nie przemawiają, to warto wspomnieć też o tym, że newslettery to nie tylko sprzedaż, ale też budowanie relacji, podbijanie świadomości marki no i oczywiście zaufania klientów. Dobrze byłem przekonany już wcześniej, ale nawet gdybym nie był, to po twoich argumentach bym się przekonał. To powiedz, co nowego widron jeżeli chodzi o newslettery? Na przykład inteligentny generator tematu, czyli nowość i to bardzo fajna nowość. Inteligentny generator tematu. Bardzo intrygująca nazwa. Podaj jakiś przykład jak to działa, czy on faktycznie generuje tematy? Jest to funkcjonalność oparta na AI, która w ciągu kilku sekund podrzuca nam trzy propozycje tematu i preheadera. No dobra, ale czy to nie będzie tak, że te zaproponowane tematy to nie będą jakieś randomowe frazy nie odnoszące się zbyt dobrze do naszej treści, bądź nie do końca spójne z naszym tonem komunikacji? Generator jest inteligentny nie tylko z nazwy. Sztuczna inteligencja służy mu do tego, by oprzeć się na dotychczasowych wysyłkach użytkownika. Dzięki temu dopasowuję ton proponowanego tematu i preheadera do sposobu komunikacji danego użytkownika i oczywiście do treści wysyłanej przez niego wiadomości. Czyli nie mam pomysłu na temat, klikam, dostaję trzy propozycje i wybieram jedną. Tak, nie tylko temat, ale i preheader. Propozycje są trzy, natomiast jeśli żadna z nich by Ci nie odpowiadała, zawsze możesz zmodyfikować je pod swoje potrzeby, co i tak oszczędzić Ci czas. Preheader. Masz na myśli te kilkadziesiąt znaków, które zwykle wyświetlają się nieco poniżej czy obok maila? Dokładnie tak. Warto je stosować, bo poprawnie skonstruowane preheadery pozytywnie wpływają na open rate, ale są też częścią dobrych praktyk wysyłkowych, m.in. dlatego, że dodają wiarygodności. No i oczywiście szkoda nie wykorzystać tego całkiem gorącego miejsca na komunikację z odbiorcą. Okej, okay. jeśli dobrze rozumiem, to nie koniec nowości, jeśli chodzi o newslettery w iDron. O czym jeszcze możesz nam powiedzieć? Między innymi o tym, że mamy też nowy kreator newsletterów, który nazywa się Newsletter Hub i zebraliśmy tam w jednym miejscu wszystko, czego potrzeba do uruchomienia i przeprowadzenia skutecznych kampanii newsletterowych. Wszystko co potrzebne do działań newsletterowych. To brzmi super, ale czy możesz powiedzieć dokładniej, co tam znajdziemy? Przede wszystkim znajdziemy tam najważniejsze informacje o naszych wysyłkach i ich efektach. Możemy być cały czas na bieżąco dzięki intuicyjnym wskaźnikom, które błyskawicznie dają nam aktualny obraz sytuacji. Mm -hmm. A co na przykład składa się na ten obraz sytuacji? Jakie są to informacje? Są to liczba wysłanych newsletterów, główne wskaźniki ich skuteczności, czyli Open Rate, Click Through Rate i Click to Open Rate, oraz informacja o subskrybentach wypisanych i o zyskach, jakie przyniosły nasze mailingi. Okej, okay. wiesz co? Oczywiście metryki takie jak Open Rate czy Click Through Rate są ważne. Ale wiem, że ludzie często mogą sobie je otworzyć, porównać, zobaczyć, no dobra, ta wysyłka była częściej otwierana niż tamta. Pytanie tylko, skąd mają wiedzieć, czy ten, czy tamten wynik jest naprawdę dobry? Dokładnie to bardzo często słyszeliśmy od właścicieli sklepów internetowych i właśnie dlatego przygotowaliśmy branżometr. Branżometr? A co to takiego? Jest to funkcjonalność Idron, e która pokazuje Ci, jak najważniejsze metryki wypadają w porównaniu z kampaniami tworzonymi przez konkurencję. Dzięki temu wiesz, jak wypadłeś na tle konkurencji i co możesz zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Świetnie! Branżometr brzmi jak bardzo przydatne narzędzie. A czy w newsletter Hub są też narzędzia do tworzenia wiadomości i planowania wysyłek? Dokładnie. Chodziło o to, by było to centrum sterowania newsletterami. Mamy tam więc kreator newsletterów, gdzie możemy korzystać z wielu szablonów przygotowanych przez Idron. E możemy również wykorzystać nasze stare szablony z poprzednich wysyłek lub stworzyć kompletnie nowe. Tworzenie nowych szablonów brzmi dość pracochłonnie. Dużo z tym zachodu? Proces jest maksymalnie uproszczony, tak by oszczędzić czas i energię. Kreator działa w formule drag and drop, co znaczy, że przyciągamy wybrane elementy, łatwo je dostosowując i uzupełniając treścią. Patrycja. Wszyscy chyba wiemy, że oprócz tego, co wysyłamy, ważne jest też do kogo. Jakie mamy opcje, jeżeli chodzi o grupy odbiorców? Mamy tutaj przeróżne opcje. Przede wszystkim możemy adresować nasze wysyłki w oparciu o analizę RFM, czyli na przykład wyłącznie do subskrybentów, których system określił jako wymagających szczególnej uwagi. Możemy też skierować się do subskrybentów, którzy przeglądali lub dodawali do koszyka produkty z jednej lub kilku określonych przez nich kategorii. No i oczywiście możemy też wysłać nasz newsletter wyłącznie do tych odbiorców, którym przypisany został konkretny tak, albo stworzyć listę manualnie. Okej, okay. dla Ciebie to wszystko to chleb powszedni albo bułka z masłem, ale nasi klienci pewnie mogą się poczuć tym trochę przytłoczeni. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, bo wszystko jest zaprojektowane tak, by było to możliwie przyjazne i intuicyjne w obsłudze. Tak naprawdę trzeba po prostu zacząć, nie bać się próbować nowych możliwości no i oczywiście pamiętać, że mamy w Idronie masę materiałów, a jeśli potrzebujecie więcej pomocy, to też super wsparcia i służymy pomocą. Masz jeszcze jakieś ciekawostki związane z Newsletter Hub? Mam jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie system potrafi nam polecić najlepszą poradę wysyłki naszych newsletterów i robi to w oparciu o analizę wyników dotychczasowych wysyłek. Musi mieć co prawda chwilę, by się tego nauczyć, ale wystarczy pięć wysłanych newsletterów, by móc skorzystać z takiej rekomendacji. Patrycja ogromne dzięki, a wam życzymy powodzenia z wysyłkami.